Dzień dobry, witam szanownych fizyków w Polsce. Nazywam się Maciej Marosz. Bardzo dziękuję za pomoc w tłumaczeniu moich prac, moich filmów na język angielski. Są już takowe prace prowadzone. Bardzo dziękuję ludziom za pomoc. Chciałbym tutaj rozwiązać zagadkę dwóch myszy i zegarka atomowego. Tak tą zagadkę określiłem. Otóż mamy dwie myszy. Jedna mysz znajduje się w szklanej kuli i druga mysz jest w szklanej kuli. Co nam wiadomo? Kula się jakoś obraca względem swojej osi. Kula jakoś rotuje względem swojej osi. Na tą mysz działają inne siły odśrodkowe. Na tą mysz działają inne siły odśrodkowe. Odpowiednio większe lub mniejsze. Związane po prostu z pozycją tej myszy w kuli, jak również z tą prędkością omega wobec jakiejś osi własnej kuli. Celowo tutaj dorysowałem trzy zmienne. I teraz bardzo ciekawe pytanie. Jak siła odśrodkowa wpływa na metabolizm myszy? Chodzi mi o to, że w ciele myszy znajdują się elektrony. Te elektrony odczuwają siły odśrodkowe również tak samo jak i mysz. Jak siła odśrodkowa wpływa na to, co dzieje się wewnątrz atomu? Jak siła odśrodkowa wpłynie na ciężar elektronu i jak będzie mysz sprawnie, bo każda maszyna ma sprawność, nawet zwierzę jest maszyną termodynamiczną, jak sprawnie mysz przetworzy energię pożywienia na pracę, wykonując po prostu zwykłe czynności życiowe. Jest taki bardzo słynny przykład, który lubią używać ludzie, co wiedzą wszystko o Einsteinie i tłumaczą wszystko sprawami teorią Einsteina. Otóż ja tutaj będę bazował na takim mało znanym fizyku, mało popularnym, a w Polsce to już w ogóle nieznanym, panu Machu. Uhonorowałem jego imię i nazwisko, wprowadzając stałą promień Macha. Otóż biegnie sobie taki człowiek dookoła kuli ziemskiej, na niego działa jakaś siła odśrodkowa. Elektrony w jego ciele odczuwają tą siłę odśrodkową. Pytanie, czy on biegnie tylko po kuli ziemskiej? Otóż jest dookoła pełno planet. Ziemia się jakoś porusza dookoła Słońca i czegoś tam jeszcze. Dlatego tutaj sobie wprowadziłem taki niewiadomy promień Macha. Za chwilę będę próbował wyznaczyć ten promień Macha. Można do tego użyć zegarków atomowych. Ponieważ elektrony poruszają się dookoła jądra. Jest to pewnego rodzaju zwykła maszyna, która musi być maszyną klasyczną, a więc przetwarzać energię na ruch obrotowy. Wszystko, co w fizyce jest, kręci się wokół energii i przemian energii i wykonywania pracy. O, tu jest bardzo ciekawy, taki szkolny przypadek trzech braci. Jeden z nich wystartował w tą stronę, drugi z nich wystartował w tą stronę, a obracali się względem jakiegoś punktu. No i proszę teraz zwrócić uwagę, czy w ogóle jest sensowne mówić, że ten brat porusza się względem tego brata, a ten brat porusza się względem tego brata? Nie, sensowne jest powiedzieć, zapytać, jaki metabolizm odczuwają bracia, jak ciężkie są elektrony w ich ciałach. No przecież V0 minus V1 to nie to samo co V0 plus V1. Jeśli zaczniemy tutaj mówić o większych prędkościach, a o takich chcemy mówić zdobywając wszechświat, ludzie niedługo zaczną podróżować z wielką prędkością i wtedy właśnie te problemy, których tutaj mówię, wynikną i ktoś zrozumie w NASA, że po prostu, że należy je uwzględnić w czasie zapasów jedzenia, na picia i na podróż ewentualnie. Uważam, że bardzo duża prędkość zahibernuje człowieka, który podda się tej prędkości. Jego elektrony staną się bardzo ciężkie i że tak powiem, zwolnią, bardzo mocno zwolnią. No i proszę zobaczyć, że tutaj jest ta słynna planeta i trzech braci. I tak to wygląda względem jakiegoś punktu
obrotu. No, uważam, że ten punkt obrotu jest bardzo ważny. Chciałbym, abyście zrozumieli termodynamicznego Michelsona-Morveya, który mam do zaproponowania. Otóż pan Maxwell w 861 rok powiedział, że jeśli światło pada na obiekt, taki żagiel na przykład, to go popycha. Światło z gwiazd popycha żagiel jakąś siłą. A więc światło ma zdolność do wykonywania pracy. Jest to bardzo ciekawa cecha, która nawiązuje do mechaniki klasycznej, od tego się nie da uciec. Tak więc postanowiłem zaproponować tutaj Państwu takiego dynamicznego, termodynamicznego Michelsona-Morveya. Już mówię, o co chodzi. Mamy źródło światła, mamy pudełko. Pudełko jest ogromne. Dookoła ścian pudełka rozpięto błonę światłoczułą, która rejestruje światło. Jasność, no bo każdy, kto używał aparatu, wie, że można robić ciemniejsze zdjęcia, raz są te zdjęcia jaśniejsze, prawda? I teraz zwróćcie uwagę, zamiast źródła światła takiej żarówki, jak tutaj pokazałem symbolicznie, możemy spalić na przykład 1 gram wodoru, ileś tam moli wodoru, wzorcową ilość energii. To będzie taki flash, taki wybuch. Ten wodór wybuchnie. I co się stanie? Rozbłyśnie się. I teraz jest pytanie. Powietrze, które jest zgromadzone w pudełku, obraca się względem osi Ziemi, obraca się względem Słońca, obraca się ze Słońcem razem względem centrum galaktyki i obraca się względem jeszcze dalekiego, dalekiego punktu w przestrzeni kosmicznej. I każdy, kto rozumie mechanikę klasyczną, wie, że składając ramiona czy rozszerzając ramiona, wykonujemy pracę. Teraz jest pytanie. Jeżeli światło pcha to powietrze, to jaki opór to powietrze stawi światłu na tym kierunku, na tym kierunku świata, na tym kierunku świata, na tym kierunku świata? Praca, jaką wykona światło na układzie, jest z bardzo prostego wzoru siła razy przemieszczenie, prawda? No i proszę pomyśleć sobie, czy możemy oszacować swój ruch w przestrzeni kosmicznej, używając promieniowania EM, takiego jak światło, tutaj efekt flasha, rozchodzenie się ciepła, rozprzestrzenianie się po prostu energii na pudełku. Aby ułatwić sobie zadanie i rozstrzygnąć ten problem, zacząłem się zastanawiać nad czymś innym i wykonałem prosty test, który bardzo Wam polecam. Tutaj puszczę film, który już nagrałem na YouTube, bo chciałbym po prostu nie powtarzać się, ale kontynuować, rozwijać wiedzę, którą już posiadłem w tej dziedzinie. Zapraszam Was na ten film. Film Dobry, możecie nazywam się oryginalnie Pan Maroch obejrzeć z w linku. Narodowych Fizyków w Polsce. Chciałbym opowiedzieć Wam tutaj o czymś, co nazywam Wielką Czerwoną Zmianą. Wielką Czerwoną Zmianę możecie Państwo obliczać matematycznie, to są znane z książek wzory, jak również możecie ją obserwować u siebie w domach. Każdy z Was może powtórzyć kilka eksperymentów, które tutaj przytoczę. Przejrzeć sobie i wszystko zobaczyć.
O co się z tym mówię? Bardzo znane doświadczenie fizyczne. Tu mi często na Morleya. Zwróćcie uwagę, że tu jest nadajnik, tu jest odbiornik, a tu gdzieś jest punkt obrotu. Tu jest nadajnik, tu jest odbiornik. Przerwę film w tym momencie. Po to, żeby zadać Państwu pytanie kontrolne. Tu jest nadajnik, tu jest odbiornik. Tu jest nadajnik, tu jest odbiornik. Między tymi elementami atomu również występuje komunikacja. I ta komunikacja występuje również, jest związana z prawem odwrotności kwadratów i z prędkością tutaj tego całego układu. No tak wygląda. Taki wygląda rzeczywistość. Nie wiem, jak uważacie, czy teoria jest ważniejsza. Wrócę tutaj może do filmu, żebyście mogli Państwo spokojnie kontynuować. A tu gdzieś jest punkt obrotu. Proszę Państwa, nie może być tutaj zera. Powiedziałbym to dobrze. Nie może tu w tym eksperymencie być zera. Nie może w tym eksperymencie być zera, bo zła aparatura, błędy, niska rozdzielczość eksperymentu, to musi pokazać Doppler'a. Czerwoną zmianę, to musi pokazać czerwoną zmianę. Nieważne, jeżeli wrócimy tutaj do tego przykładu pokazanego tutaj, zwróćcie uwagę, czy ruch obrotowy nastąpi w lewo, czy w prawo, czy dowolnie zorientowany będzie w przestrzeni. Zawsze dojdzie do czerwonej zmiany, ponieważ źródło, a więc żarówka jest bliżej punktu obrotu, a odbiornik dalej. To, co dla fizyki znaczy doświadczenie Michelsona-Morleya, wie każdy fizyk. Nie róbcie żartów. Czerwona zmiana. Czerwona rewolucja. Zwróćcie uwagę, że mamy tu Michelsona-Morleya. Słońce i Ziemia, łącznie również Ziemia rotuje względem własnej osi. Jeżeli na to wszystko popatrzycie, zrozumiecie, że światło musiałoby lecieć po łuku, żeby trafić z powrotem w ekran przesądnicy. Czy ono leci po łuku? No tak. A dlaczego w przekształceniach pana Lorentza brakuje pi? Bardzo ważnej stałej dla całej matematyki. Pi. Nie wolno jego opuścić. Dlaczego nie dodano pi? Bardzo ciekawy eksperyment. Światło to również siła. Pan Maxwell powiedział w 1861 roku, że jeśli gwiazda będzie świeciła na bardzo duży ekran, stosuje się to tak zwane zaglowanie satelitarne, no to będzie popychała ten ekran. Każdy kolor światła ma różną wartość siły. W 2012 roku dokonałem bardzo ciekawego eksperymentu. Powtórzyć u siebie w domach. Jeżeli weźmiecie tutaj kamerę, a tutaj żarówkę, wszystko zakryjecie ciemnym pudełkiem, to zwróćcie uwagę, to jest zwykła lampka, to jest zwykły aparat. Ważne jest, żeby aparat i lampka nie przesuwały się względem siebie. Były na sztywnej desce i mocno do niej przymocowane. Wszystko zakryte kartonem. Na podłodze musicie wyznaczyć kompasy kierunki świata i czekać o odpowiedniej ilości. Dlaczego te kierunki świata? No bo zwróćcie uwagę, że jeśli tu żarówka była, to stąd został nadany sygnał i ten sygnał rozprzestrzenia się kuliście. Za jakiś krótki czas żarówka będzie tu, kamera będzie też tu, ten dystans między żarówką a kamerą jest stały, ale w przestrzeni kosmicznej ta żarówka i ta kamera poruszają się. Względem czego? Względem punktu wysłania. Przepraszam, tutaj jest nadajnik, tutaj jest odbiornik, tutaj jest gdzieś daleko, daleko punkt obrotu. Oś własna Ziemi, oś obrotu względem Słońca. Mamy tutaj Dopplera, no, typowego Dopplera. Tak. Ta kamera zarejestruje inną jakość. Ta kamera zarejestruje efekt Dopplera, o którym Wam powiedziałem, czerwoną zmianę.
Taki problem jak kamera rejestrują elektrony w każdym atomie żywego organizmu na Ziemi. W każdym elektronie atomu, każdej cząstce wszechświata. Prawo odwrotności kwadratu jest bardzo mądrym prawem i nie należy w nie ingerować. Nie należy tak samo ingerować w Kopernika. Nie należy snuć teorii, które są błędne. To wszystko jest bardzo mocno powiązane. Tworzymy jeden wielki organizm we wszechświecie, a wszystkie masy są połączone bardzo delikatnymi prawami, bardzo, bardzo wyrafinowaną klasyczną mechaniką, ponieważ światło to jest popychanie obiektów niewielkimi siłami. Ale jest to bardzo złożony problem. Daje inny kolor. No, możliwości analizy cyfrowej fotografii na zwykłym laptopie jest mnóstwo. Najlepsze i najbardziej dokładne testy zrobicie na dłoni światłoczułej, odpowiednie światło dłoni. Ale są to drogie rzeczy i skomplikowane, bo później dochodzi jeszcze kwestia wywołania tego wszystkiego. Pisałem do ekipy naukowej LIGO, interferometru LIGO. No to ci, co ostatnio odkryli rzekomo kurczenie się i rozszerzanie się wszechświata i w ogóle tam jakąś falę grawitacyjną zobaczyli. I oni odpowiedzieli mi, że ten mój prosty test nie dotyczy Einsteina, a oni w tym laboratorium za 300 milionów dolarów jedynie testują einsteinowskie teorie, a nie teorie innych fizyków. Wiecie co, jeżeli człowiek używa Dopplera i opisuje coś pracą, energią, to uważam za ogromne przestępstwo, ogromną nieuczciwość nie dać mu szansy sprawdzenia tego na tak wyrafinowanym sprzęcie jak interferometr LIGO. Jestem zdruzgotany postawą naukowców zagranicznych, jestem zdruzgotany postawą naukowców polskich, którzy piastują nie wiadomo czemu. Powtarzacie o tym Einsteinie tyle historii i takich dziwnych rzeczy, że jest mi przykro po prostu, że nie ma miejsca na prawdę w fizyce i nie ma miejsca na prawdziwy, zwykły, prosty eksperyment i prawdziwą walkę o to, żeby znaleźć prawdę. To jest bardzo prosty test. Bardzo prostym testem będzie również zrobienie dziurki w kartonie. Tutaj w środku jest żarówka, zwykła żarówka. Ona świeci, a tutaj jest mała kropka. O co chodzi? Światło, włączacie kamerę na 24 godziny. Nie ruszacie tego w ogóle. Dlaczego nie trzeba tego ruszać? Ponieważ Ziemia wykonuje obrót własny. I ten obrót może, ta kamera będzie otwarta 24 godziny, 24H na dobę. I ona sobie będzie rejestrowała różne kolory tej planki. Różne pozycje tej planki. Dlatego, że za chwilę, na przykład za 6 godzin, ta kamera będzie równoległa do prędkości 30 km na sekundę. Prędkość 30 km na sekundę nie zmieni swojej wartości. Nie zmieni swojego kierunku. Ona jest stała. Ziemia leci dookoła Słońca. Ziemia tylko zmienia sama swój kierunek, ponieważ się obraca względem osi obrotu swojej. Dlatego ta kamera będzie widziała bardzo wiele i bardzo ciekawe wnioski. To znaczy dla kogoś, kto umie analizować to zdjęcie i dla kogoś, kto zastanowi się nad tym, dlaczego to zdjęcie wychodzi tak, a nie inaczej. No,
Najnowsze, najświeższe informacje. Otóż jest pewien pan w Stanach Zjednoczonych, profesor, który przeprowadzał badania nad skrzydłem aerodynamicznym, ale strzelał w to mikroskrzydełko światłem i szukał zależności podobnej do aerodynamiki cieczy. Zwróćcie uwagę, bardzo duże znaczenie ma, czy światło pada na skrzydło, które leci naprzeciw niemu, czy oddala się od niego. To jest dynamika. Z dynamiki nie wolno kpić. Słynny Archimedes, słynny twórca dźwigni, powiedział: dajcie mi punkt podparcia, a ruszę ziemię. Zwróćcie uwagę, że tu za podporę może robić żarówka. Jeżeli żarówka się zapali, on nie będzie odpychał żarówki, bo fizycznie nie popcha tego ciała żarówki, ale energia żarówki będzie po prostu podporą dla tej dźwigni. To jest niesłychanie wiele bardzo ciekawych stwierdzeń. Bardzo prosto można wytłumaczyć to, że się poruszamy nawet po linii prostej. Zwróćcie uwagę, że jeżeli tutaj jest Słońce i to Słońce było stąd nadało falę, za jakiś czas i Słońce, i Ziemia jest kawałek dalej. I Słońce, i Ziemia jest kawałek dalej. Wszystko zależy, ten dystans D jest stały między Słońcem a Ziemią, względnie stały, ale wszystko zależy od prędkości, z jaką porusza się i Ziemia, i Słońce we Wszechświecie, ponieważ Ziemia zarejestruje jakąś siłę, którą Słońce stara się popchać. I ta siła, jej intensywność, wiąże się z prawem odwrotności kwadratów, ale rysowanym względem punktu nadania fali. Nie względem aktualnej pozycji Słońca. Nie względem aktualnej pozycji Słońca. To jest złe podejście. Ziemia czuje siłę względem tego punktu. Czy układ się porusza bardzo szybko, czy układ się porusza bardzo wolno, to będzie po prostu inna intensywność tej siły. No takie są prawidła mechaniki, tego się nie zmieni, to jest fizyka, to się obserwuje, na to nie ma wpływu żadna, przeżadna teoria i na szczęście wpływu mieć nie będzie. Są ludzie, którzy potrafią obserwować i wyciągać właściwe wnioski, a są ludzie, którzy snują, knują teorie o 10 przestrzeniach i jakichś tam dziwnych eksperymentach. Z takich ciekawszych rzeczy, które jeszcze udało mi się wydedukować, to jest bardzo ciekawy silnik, nawet dla klasycznych odrzutowców, może być to zastosowane dla armii. Zwróćcie uwagę, że jeśli odrzutowiec odpycha prosto silnikami spaliny, to jego prędkość maksymalna jest ograniczona do maksymalnej prędkości spalin. Nie może samolot wyprzedzić spalin, ponieważ zostanie zerwana struga ciągu i straci po prostu moc ten silnik całkowicie. Prostym rozwiązaniem jest na przykład ułożenie dwóch silników pod kątem 45 stopni. I żeby zerwać strugę, samolot musiałby osiągnąć prędkość VA, a ta prędkość VA musiałaby wynikać z pierwiastka 1,2, czyli 1,41, bo to jest przekątna. Bardzo dużo się powiedziało o silniku eM-Drive. Uważam, że zbudowałem bardzo dobrą przekładnię skrzyni biegów dla tego silnika. Jeśli eM-Drive ustawi się pod takim kątem, czy pod takim, to on będzie w stanie wyprzedzić światło. To coś będziecie na pewno musieli zaobserwować w przestrzeni kosmicznej. Są obiekty, które poruszają się szybciej od światła i to są dla mnie czarne dziury. Światło nie może ich dogonić, odbić się i wrócić do naszych oczu. To jest bardzo prosty i bardzo naturalny efekt dużego, szybkiego ruchu. Jest łódka, jeśli ktoś dmucha w żagiel, wiadomo, reakcja, przeciwreakcja to jest głupie, ale jeśli ktoś zapali żarówkę, to żagiel zostanie dopchany, a tej przeciwreakcji tutaj nie powstanie żadnej, ponieważ część promieniowania zostanie skierowana przeciwnie, zasada zachowania pędu jest spełniona. Tu jest silnik polski, mojej koncepcji. Silnik jest prostopadły, po prostu kształt tego skrzydła powoduje, że poruszamy się. Jest to skrzydło prostopadłe do ruchu. Silnik, który tutaj pokazuję, wyposażyłem w statecznik świetlny, taki sam jak ma helikopter. Dlaczego ta rakieta w ogóle będzie skręcać? Ta rakieta będzie skręcać z bardzo, bardzo prostego powodu. Tu Wam pokażę taki najprostszy eksperyment. Pamiętacie, co powiedział Galileo i co testowała NASA w słynnym pierwszym eksperymencie na Księżycu? Zrzucono 1 kg czegoś tam i 1 kg czegoś tam i powiedziano, że to opadnie w tym samym czasie. Zwróćcie uwagę, że jeśli 1 kg blachy, która ma 0,1 mm,
To jest powierzchnia około 100 metrów kwadratowych. Porównajcie tą powierzchnię do powierzchni kuli. Jeśli tutaj na ten księżyc padają wiązki światła z wielu gwiazd, to jakiś moment to powstanie, ta blacha będzie się obracała, ta blacha nie spadnie w takim czasie, po prostu jak ta kula. No, zadziała na nią inna siła. Wszechświat jest wypełniony energią, wypełniony gwiazdami i te gwiazdy tworzą taką jakby ciecz energetyczną. Ta ciecz energetyczna to jest eter energetyczny. Ziemia, na przykład poruszając się, tworzy za sobą lej. Chodzi o to, że w miejscu, w którym Ziemia była, na przykład są czarne grunty na Ziemi, one pochłonęły promieniowanie elektromagnetyczne i przemieniły je w ciepło. Podgrzała się woda na przykład, albo na przykład te promieniowanie gwiazd uderzyło w lustro wody i odbiło się. Tutaj są pewne zawirowania, zakłócenia. Ale to wszystko można opisywać mechaniką klasyczną i stosować dobrze znane równania Bernoulliego. I to jest właśnie rewolucja w fizyce. Zwróćcie uwagę, że nawet mając kilogramowy wzór wykonany ze stali i kilogramowy wzór wykonany dla drewna, drewno jest lżejszym materiałem, a więc będzie miało większą tutaj powierzchnię, stal ma mniejszą powierzchnię. No, musi zostać dodane do fizyki coś takiego jak normalne ciśnienie promieniowania, jego prędkość, jego kierunek. I wtedy będziemy mogli rozstrzygać wiele ciekawych rzeczy w skali atomowej, w skali bardzo małych obiektów, gdzie te wszystkie elementy tutaj mają znaczenie. Bardzo ważne jest również nowoczesna aerodynamika konstrukcji. Bardzo szybkie pojazdy wyposażone w silniki M-Drive będą czuły tutaj te efekty bardzo mocno. I to są bardzo ciekawe rzeczy. Na bardzo szczególną uwagę zasługuje obrót. Popatrzcie, tu jest żarówka, przyczepiamy do niej sznurek i wokół tej żarówki porusza się masa. Zwróćcie uwagę, że rysując prawo odwrotności kwadratów tutaj żarówki, otrzymacie na przekroju tej masy różną gęstość w tym miejscu, różną gęstość energii w tym miejscu. Ta masa musi się zacząć rotować, po prostu ona czuje moment krętu wynikający z różnych tutaj gęstości energii na tej odległości, na tej odległości. To jest wiele bardzo, bardzo ciekawych spostrzeżeń i obserwacji, które eliminują po prostu teorię względności jako teorię, która nie nadąży za tymi informacjami, nie nadąży za faktami, które tutaj przytaczam. Można mierzyć prędkość absolutną samolotu i nie trzeba patrzeć na zewnątrz. Eksperyment ze światłem jest eksperymentem mechanicznym. Galileusz nie wiedział, że światło popycha obiekty, bo dopiero kilkaset lat po jego śmierci Maxwell powiedział, że takie coś popycha, że światło popycha obiekty. A dopiero 50 lat po Maxwellu udowodniono to, w ogóle Lebedev udowadnia to w 900 roku. Także słynny problem łódki został rozwiązany i obserwujecie tutaj wielki przełom w fizyce. Jest mi przykro, że nikt z naukowców się tutaj nie interesuje tym przełomem i, że tak powiem, prowadzę monolog raczej na YouTube, a nie ma tutaj dialogu, ale no, tak bywa po prostu w świecie wielkich odkryć i świecie wynalazców i to jest normalne, ale liczę, że ten trend się zmieni i ktoś tutaj pomyśli o tym wszystkim.